Witam serdecznie. Nazywam się Iwona Żytkowiak i chciałabym opowiedzieć o swojej powieści Matka swojej córki, no i może trochę o sobie. Jedna z blogerek nadała mi określenie prywatnej specjalistki od książek trudnych i niejednoznacznych. I chyba coś w tym jest. W swoich powieściach poruszam wiele spraw. Są tematy dotyczące poszukiwania własnej tożsamości, jak w przypadku powieści Tam, gdzie twój dom, zresztą wydanej nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Jest problem odszczepienia, jak w świecie Ruty, czy też jest swoista galeria postaci, jak w Kobietach sąsiedztwa, albo problem, nazywam to, kobiety na zakręcie. Tak jak główna bohaterka powieści Matka swojej córki, to właśnie ona jest kobietą, w której życiu zachodzą zmiany, które później powodują pewien swoisty dramat. Niemniej jednak wszystkie moje powieści spaja postać kobiety, temat kobiety. Są one w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, na różnym etapie swojego życia. Wiem, że Matka swojej córki nie jest łatwą lekturą, ale na pewno nie można jej zarzucić banału, bo przed banałem staram się bronić jak diabeł przed święconą wodą. Powieść ta nie jest łatwa. Może przez fakt, że pokazuje portret kobiety, która tak zwany kwiat wieku ma już dawno za sobą. Nie jest to portret lukrowany, jak wiele postaci wykreowanych przez pisarki we współczesnych powieściach. Nina jest bohaterką powieści i niestety szmat życia ma już za sobą. Wychowała dzieci, pochowała pierwszego męża, ma za sobą życie zawodowe. I w zasadzie niczego nie powinna już od życia oczekiwać, bo ono poniekąd zostało już poza nią. A już na pewno nie powinna mieć tęsknot czy mniemań na temat miłości. Niestety tak nie jest. Nina wciąż chce się czuć stuprocentową kobietą. Chce być kochana. Chce epatować seksem. Nosi w sobie wizerunki wielkich ikon srebrnego ekranu. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grety Garbo. Chce być jak one. Popijać drinki z wysokich szklanek. Jednak życie nie szczędzi jej rozczarowań. Ten dysonans między jej pragnieniami a rzeczywistością staje się właśnie dla Niny przyczyną swoistego dramatu. Nina gubi się w życiu, jest osamotniona w owym szamotaniu się. Ma wprawdzie męża, ale cóż to za mąż. Ma też córkę, która notabene jest bohaterką drugiej części powieści. Między matką i córką jest kiepsko. Przez lata nagromadziło się wiele niedomówień. Ich relacje są takie sobie. Joanna zajęta swoim życiem nie potrafi, a może nie ma siły zajmować się problemami matki. Nie rozumie jej zachowania, pielęgnuje w sobie zadawnione zadrażnienia. Obie kobiety sprawiają wrażenie, jakby oduczyły się siebie kochać, a przepaść, jaka się wytworzyła, między nimi zdaje się być zupełnie nie do pokonania. Mam wrażenie, że dość często w literaturze stykamy się z kobietami, których ocena nie jest jednoznaczna. Moje bohaterki również wymykają się takiej prostej ocenie. Ba, można ich nawet nie polubić. Ba, mogą nawet budzić naszą niechęć czy złość. Ale jestem pewna, że wobec nich nie można pozostać obojętnym. Zapraszam do lektury Matki swojej córki i oczywiście do innych moich powieści. Dziękuję bardzo.